Od pół wieku prowadzę walkę o tłumaczenie imion. Jak napisał w 1929 roku świętej pamięci Stanisław Cat-Mackiewicz, rozprzestrzeniła się w Polsce okropna maniera nietłumaczenia imion i ten swój esej skończył słowami: nietłumaczenie imion prowadzi do potwornych wręcz konsekwencji. Niestety, od tego czasu nietłumaczenie imion stało się niemal normą w Polsce. Czasami tylko się imiona królów jeszcze tłumaczy, ale o ile jeszcze mówimy Karol na króla Anglii, to już jego syn nazywa się nie Wilhelm, tylko William. Czyli trzeba znać angielski, żeby umieć wymówić to słowo. To nie chodzi o trudności tłumaczenia. Chodzi o coś zupełnie, ale zupełnie innego. Chodzi o pewne zasady. Nie mówimy Milano, tylko Mediolan, nie mówimy München, tylko mówimy Monachium, nie mówimy London, tylko Londyn, prawda? I tłumaczymy. Już gorzej jest na przykład z Aachen, które się czasami mówi po niemiecku, zamiast po polsku Akwizgrad, prawda? Nawet mało kto wie, że Akwizgrad nazywa się obecnie po niemiecku Aachen. Otóż, proszę Państwa, na czym polega nieszczęście? To jest sprawa niedrobna, wbrew pozorom. To jest sprawa cywilizacyjna. Ja walczę o to w ramach powrotu do normalnej cywilizacji łacińskiej. Otóż my imiona zawsze tłumaczyliśmy, dlatego, bo imię było odniesieniem do czegoś. To nie były dźwięki tam a, Aaron, to są dwie litery A, prawda, Ron, tylko było to odniesienie do proroka Aarona, prawda? Słowo, imię Józef, czy Józef, czy Józefus, to było odniesienie do świętego Józefa. No i to było coś z dziedziny kultury, a nie zestaw poszczególnych. Natomiast twórcy nowoczesności chcieliby zniszczyć kulturę, te marksiści kulturowi, chcieliby, żeby imię było tylko pustym dźwiękiem, zupełnie abstrakcyjnym zestawieniem liter, które nic nie znaczy, nie ma odniesienia do kultury. Tu polecam zresztą esej świętej pamięci Zbigniewa Herberta na ten temat. Otóż my wbrew pozorom imiona tłumaczymy. Na przykład była taka autorka powieści kryminalnych, nazywała się Christie. Pytam żony, jak ona miała na imię? Agata. Świetnie. A taki też autor powieści kryminalnych, Conan Doyle. Arthur. Świetnie. Czyli jak widzisz, ty to imię tłumaczysz. Bo po angielsku byłaby Agatha i Arthur. Natomiast Agatha i Arthur nie jest ani po polsku, ani po angielsku. Te imiona przetłumaczyłeś. Z Arthur przetłumaczyłaś na Artur. Ale weźmy inny przykład. Weźmy inny przykład. Jak nazywamy Bonapartego? O, ludzie mówią, jak to jako? Napoleon. No nie, bo po francusku jest Napoleon z akcentem na końcowej sylabie i on na końcu, a nie on. Napoleon. Ale dlaczego mamy Bonapartego tłumaczyć na język francuski? Przecież zawsze mówiono, że jak Bonaparte, to jest Napoleone. Po włosku, Napoleone. Ale właściwie dlaczego mamy Bonapartego tłumaczyć na angielski, przecież on był Korsykaninem? Na Korsyce jego imię brzmi Napoleone. To dlaczego mamy go mówić po francusku? Już żeśmy przetłumaczyli z korsykańskiego na francuski, prawda? I jeżeli mówimy na polski Napoleon, to jest to po polsku, to nie jest po francusku. W francusku pod razem jest Napoleon. I trzeba przyjąć tę zasadę, że imiona są tłumaczone. Tutaj Powodem do nietłumaczenia imion jest zorganizowana akcja, powiedzmy to jasno, masonerii, porządnej brytyjskiej masonerii, która, podobnie jak ateiści, ona tu jest w sojuszu z ateistami, bo protestanci nie uznają kultu świętych. Dlatego właśnie uważają, że to katolicy mają kult świętych i uderzenie w tłumaczenie imion to jest uderzenie w kult święty, w kulturę europejską. No? I jeżeli mówię Iwan, to nie jest odniesienie do świętego Jana.
To jest jemu. Ja na przykład mogę pokazać, pokazywałem w internecie, jak się wydawało książkę, to nie był Iwan Turgieniew, tylko Jan Turgieniew, prawda? I nie Fiodor Dostojewski, tylko Teodor Dostojewski. Nawiasem mówiąc, to jest ciekawostka, dlaczego wzięło się Fiodor z Teodora. Otóż jak wprowadzono maszyny do pisania, to w alfabecie rosyjskim, pochodzącym z cyrylicy, okazało się, że jest za dużo liter. No i postanowiono uprościć i żeby zastąpić F rzadko używane z TH rzadko używane, to zastąpiono ją jedną literą Fi. I w wyniku tego Tomasz Ateńczyk nazywa się po rosyjsku Afiński Foma. I również jest nie Teodor, a Fiodor, prawda? Bo nie ma, zamiast TH jest F, Fiodor. To wynikło z takich, chcieli się uprościć i tym samym Rosjanie odeszli od naszej kultury, wprowadzając tego typu uproszczenie. Teraz jak nie ma już maszyn do pisania, tylko są komputery, mogliby wrócić do normalności, pisząc TH zamiast F, wrócić do kultury europejskiej. Ale wracamy jeszcze raz do tej zasady. Mówienie, zrozumienie nie Józef, tylko Józef, powoduje, że my wiemy, że to jest nasza kultura europejska. To są nasi ludzie. Nawet Żydzi mówią, że nigdzie Abraham, prawda? To jest nasza kultura biblijna. Arabowie mówią Ibrahim, trzeba tłumaczyć na Abraham, prawda? Abram. To wszystko jest nasza kultura, odzywa się z Biblii i te imiona się tłumaczy. Na przykład Issa to jest Jezus. Jest takie imię Issa i to jest po prostu Jezus na język polski. Nawiasem mówiąc, Hiszpanie używają imienia Jezus. W Polsce się go nie używa, ale w Hiszpanii imię Jezus jest w powszechnym używaniu. I oczywiście nie Muhammad, tylko Mahomet. To trzeba tłumaczyć po to, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi i z kim mamy do czynienia. Przede wszystkim ułatwia to człowiekowi wymowę, bo skąd człowiek ma wiedzieć, jak wymawiać jakieś imiona francuskie, czy prowansalskie, czy jakieś inne. Ale po drugie, to stwarza poczucie więzi kulturowej naszej cywilizacji europejskiej. Można oczywiście w Boga nie wierzyć, to nie ma żadnego znaczenia. I tak nasza cywilizacja oparta jest o kulturę chrześcijańską. Jak to mówił kiedyś pewien ateista do kolegów ateistów, jeżeli dałby Bóg, Pana Boga nie ma, no to chwała Bogu. Ale jeżeli, nie daj Boże, Pan Bóg jest, no to niech nas ręka boska broni. Otóż nawet ateiści używają powiedzeń biblijnych w przysłowiach. Ta kultura nas przesiąga. I celem tych ludzi, którzy walczą z tłumaczeniem imion, jest, żeby oderwać nas od kultury europejskiej. Kultury, która opiera się na korzeniach chrześcijańskich. Co jest zdumiewające, w Polsce również katolickie i ogólnie chrześcijańskie pisma też ulegają tej manierze i nie tłumaczą. Już król Hiszpanii nie jest Karol, tylko Carlos. Prawda? Już, jak już mówiłem, książę Wilhelm jest William. Ciekawe, co zrobią, jak wstąpi na tron. Pewno znów dalej będzie Williamem. Prawda? Chodzi o to, żeby zerwać z tą naszą cywilizacją. A ja walczę o powrót do cywilizacji łacińskiej, greckiej, chrześcijańskiej również. Powtarzam, pomijam kwestię wiary w Boga. Jest to nasza cywilizacja i będę o nią walczył.